Siemajerzko, wszystkim z tej strony Predator i dzisiaj bardzo szybko powiem Wam, jak zdobyć ukryte osiągnięcie w Bedlam Good or Evil Complete The Suzy Story. Tak więc, po pierwsze, co musimy zrobić, to zakupić penthouse, który kosztuje 50 tysięcy. W nim znajdziemy w kuchni pierwszą notatkę, którą musimy przeczytać, później udać się do łazienki. Do wielkiej pustej ściany, takiej białej, i powiedzieć słowo time. Jak ściana się odsunie, wchodzimy do ukrytego pokoju, czytamy notatkę, wracamy do kuchni, gdzie znajdujemy trzecią notatkę, musimy ją przeczytać i w tym momencie udać się na mapę do Bedlam. Po wejściu do obiektu, idziemy na górne piętro do łazienki, do ostatniej kabiny. Odwracamy się w stronę pustej ściany przy rurze i mówimy słowo MIRROR. Następnie wchodzimy do tego pokoju, zabieramy z niego leżący klucz na stole i wracamy do penthouse'u. Po powrocie udajemy się do pokoju Suzy, czytamy nową notatkę i wracamy znowu do bedlam. Po wyjściu z namiotu kierujemy się w prawo, idziemy do szopy. W szopie leży nóż, który musimy zabrać, wrócić do obiektu, wchodzimy do środka. Idziemy do drzwi z kantyny, przecinamy sznur, który jest zawieszony na drzwiach, idziemy dalej, otwieramy drzwi, wchodzimy do środka biura, można się rozejrzeć i wracamy do penthouse'u. Teraz znowu musimy iść do pokoju Suzy, gdzie czeka kolejna notatka, którą czytamy, i wracamy do bedlam. Po powrocie kierujemy się do biura kantyny, patrzymy na ścianę pomazaną krwią i mówimy słowo def. Wchodzimy do ukrytego pokoju, czytamy dwie notatki i wracamy do penthouse'u. Standardowo idziemy do pokoju Suzy, czytamy nową notatkę i wracamy do bedlam. Po wejściu do obiektu kierujemy się w prawo. Na parterze mamy pokój doktora Thompsona. Zabieramy klucze z jego biurka i idziemy z nimi do piwnicy. W korytarzu otwieramy trzecie drzwi po lewej stronie, wchodzimy do pomieszczenia i mówimy słowo Cloud. W podłodze pojawią się ukryte schody, którymi schodzimy w dół, podchodzimy do skrzyni i musimy rozwiązać zagadkę. Ustawiamy na kłódce księżyc, słońce, księżyc, księżyc, słońce. Skrzynia się otwiera, zabieramy z niej klucz i wracamy do penthouse'u. Kierujemy się znowu do pokoju Suzy, czeka na nas nowa notatka, którą musimy przeczytać, i wracamy na mapę do Bedlam. Po wyjściu z namiotu kierujemy się w prawo do szopy. Otwieramy drzwi w podłodze, schodzimy schodami na dół, czytamy notatkę, która znajduje się na stole. Po przeczytaniu pojawi się książka, którą zabieramy ze sobą. Gdy już mamy ze sobą książkę, teraz możemy zdecydować, czy oddać księgę posągowi i zobaczyć scenkę, czy też wrócić do penthouse'u i przeczytać nową notatkę od Suzy. Nieważne co wybierzecie, ukryte osiągnięcie jest Wasze. Tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.